szef Małopolski Sojuszu Lewicy Demokratycznego, że takiego zamysłu my nie mamy. W naszej formacji zdecydowana część jest absolutnie przeciwko tworzeniu koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie ma... Proszę bardzo. Ja chciałem, nie chcę bronić Grabarczyka, żeby nie było wątpliwości, bo jak był ten rozkład jazdy zrobiony, to my wiemy najlepiej, posłowie, którzy też jeżdżą pociągiem. Ale, panie pośle, Marek Pol stał się symbolem nieudolności infrastrukturalnej w naszym kraju. Przykro mi było nawet słuchać jako posłowi tych rzeczy, które mówiono o Marku Polu i nie chcę je tu powtarzać. I ostatnia rzecz to nie chciałbym, żeby inwestycje były tak rozpoczynane, jak to często Stanisław Kogut myśli, że zrobi. Dlaczego ta inwestycja nie mogła być robiona? Ponieważ ktoś sobie wymyślił, związki zawodowe, że dobrze zrobić taką prostą linię, niech se tutaj szybko za godzinę pociąg przyjedzie, z 30 kilkoma wiaduktami, mostami, ona by kosztowała 33 miliardy złotych. Nigdy do końca świata by się nie zwróciła. Wreszcie w tej chwili jest projekt robiony po ludzku, po inżyniersku i to nie kto inny, ale Grabarczyk i Szafrański, szef PLK, bezpośrednio nadzorują ten projekt. Ogłosili to tutaj, będąc w Nowym Sączu. Ja tylko jedno zdanie, ja tu nie bronię Stasia Koguta w tym sensie, że on był, ale jakaś idea pierwsza się pojawiła u tego człowieka, o to chodzi. Natomiast chodzi o to, że on był oczywiście, jest to człowiekiem, który, mu wszystko wydaje się być proste. I on cały czas tak kreował taką rzeczywistość, że za 15 lat będziemy już tą koleją jeździć. My jeszcze następne 15 lat nie będziemy tą koleją jeździć, ale jak przygotujemy dobre projekty, to rzeczywiście jakieś perspektywy możemy tam mieć. Jeszcze poseł Dudka. Szanowni Państwo, tylko jedno słowo. Otóż jak ja nie jestem tutaj starszy, ale ja pamiętam, że o kolei Piekiełko pod Łężem mówiło się jeszcze w minionej epoce. To wcale nie jest ten pomysł, to jest teraz, tylko kwestia realizacji. Tylko wtedy kolej jeździła 60 na godzinę, 80 na godzinę, a dzisiaj, żeby tą kolej wybudować, trzeba wybudować tory na 250 na godzinę. I innej kolei, na inną kolej Unia na pewno pieniędzy nie da. I się nie łudźmy, jak nie zrobimy trasy na 250 na godzinę, to tu żadnej kolei nie będzie. I trzeba do tego dotrzeć technicznie, bo można kolejne założenia zrobić. Kilka wersji kolei Podłęże Piekiełko już jest, znaczy założeń takich ideowych, jak to pójdzie, nawet trasy wymalowane, tylko to są wszystkie nierealne. Dzisiaj trzeba to zrobić porządnie, to inaczej się nie da. Reszta już było powiedziane. Proszę bardzo, poseł Mulak. Zdania tylko w tym temacie. Żeby ta inwestycja ruszyła, musi być zdecydowana decyzja polityczna, myślę, premiera rządu i bardzo mocny lobbying w Komisji Europejskiej. Ani premier Donald Tusk w ciągu tych 4 lat takiej decyzji nie wyraził, ani Jerzy Buzek, po którym tyle obiecywano, takich starań nie podjął. Przynajmniej nic o tym nie wiemy. Nie oszukujmy się. Nie oszukujmy się. To ani nie poseł Czerwiński, ani nie poseł Mularczyk, ani nie żaden wójt, starosta będzie decydował o tym, gdzie ma pójść kilkadziesiąt miliardów złotych. To muszą być decyzje naprawdę decydentów najwyższego szczebla. Mogę powiedzieć w ten sposób. Szkoda, że panowie, żeście o to nie zabiegali wcześniej w sposób zdecydowany, tylko teraz przed wyborami o tym mówicie. Bardzo dziękujemy. To były sprawy ważne dla regionu, a teraz przejdziemy do drugiej tury pytań, która dotyczyć będzie programu dla Polski. Poproszę kolegów dziennikarzy. Wojtek Chmura. Ja mam pytanie do posła Mularczyka i jak się tak przegląda wasz program wyborczy, to odnosi się wrażenie, że dużo wysiłku włożyliście w to, żeby wytrącić polskiej lewicy tradycyjnej z rąk pewne argumenty i tak naprawdę program Prawa i Sprawiedliwości jest programem mocno lewicowym, socjalnym, no, ubranym oczywiście w pewne hasła, które zawsze wam towarzyszyły. Socjalnym, nie lewicowym. Proszę? Socjalnym, nie lewicowym. Tak. No, więc umówmy się, że przy tym pierwszym sformułowaniu socjalnym, aczkolwiek jest tam pewne... Właśnie, więc aczkolwiek właśnie, tu jest kwestia zdefiniowania pewnych pojęć. Natomiast mam pytanie, bo to oczywiście te programy nie są tylko pod same wybory, one są adresowane do kogoś, one mają coś później zagwarantować i mam pytanie, czy pan poseł zastanawiał się, jak ten program później już w użyciu po wyborach
będzie procentował tutaj na Sądecczyźnie, to znaczy jeśli chodzi o miejsca pracy, o mieszkania dla ludzi i o inne jeszcze kwestie, które w tym programie są poruszone. Bo jednak to się nie da po prostu oderwać naszego regionu od tego, co jest w skali kraju planowane. Myśmy rządzili tylko 2 lata i to były bardzo trudne 2 lata z trudnym koalicjantem, ale przeprowadziliśmy bardzo wiele ustaw przez parlament, które były ustawami prosocjalnymi, prospołecznymi. Ja przypomnę tylko, panie redaktorze, szanowni państwo, że to właśnie Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło ulgi prorodzinne i państwo możecie wprowadzać sobie odpisy od podatków, jeśli macie dzieci. Oczywiście becikowe dla... Momencik, panie pośle. Proszę, pan się strasznie denerwuje, widzę dzisiaj. Ale naprawdę, niech się pan tak nie denerwuje, panie pośle. To proszę pozwolić mi skończyć. Czyli kwestia podatków. Obniżyliśmy składkę rentową, to obniżyliśmy, znieśliśmy podatek od spadków i darowizn. Czyli te środki, drodzy państwo, zostały, obniżyliśmy podatki dochodowe. Te środki zostały państwa w państwa kieszeniach. Dlatego, drodzy państwo, jest tak, że to Prawo i Sprawiedliwość w ciągu 2 lat dało Polakom zarobić. Czyli państwo nie zabrało tych środków. A co zrobiła Platforma, drodzy państwo? VAT 23%. Oczywiście podwyżka towarów konsumpcyjnych. Państwo sobie przypominacie tą debatę słynną Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, gdzie Donald Tusk odpytywał o ceny marchewki i jabłek. Należałoby teraz zapytać, panie pośle Czerwiński, czy wie pan, ile kosztują jabłka na sądeckim bazarze? Czy wie pan, ile kosztują gruszki, ile kosztuje marchewka? Ja panu powiem, o 50% więcej niż kosztowały za naszych rządów. O 40, ile chleb kosztuje, mleko, masło. Wszystko kosztuje 2-3 razy drożej, panie pośle Andrzeju Czerwiński. I wy mówicie, no my nic nie możemy, to kryzys światowy. To kryzys światowy, to jakieś tutaj czary mary zachodu. Więc panie redaktorze, mówiąc poważnie, nie żartując sobie, myśmy w ciągu tych 2 lat pokazali, że jesteśmy skuteczni. Zostawiliśmy dziesiątki miliardów złotych w kieszeniach Polaków. A Platforma wręcz przeciwnie, te środki zabrała, podwyższając podatki i prowadząc taką, a nie inną politykę. Także myślę, że rzetelna, obiektywna ocena obu tych rządów, to były 2 lata, a w przypadku Platformy 4 lata, no jest, myślę, jednoznacznie. Ja ad vocem muszę powiedzieć, jeśli też się uda. Tylko dlatego, że pan poseł no miał szansę, ja też chciałem wysłuchać odpowiedzi na pytanie, jaka jest propozycja, rozwiązanie sytuacji gospodarczej, nic nie usłyszałem, tylko pewne inwektywy. Chcę wyraźnie powiedzieć, że nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, że my podnosimy cenę, bo skończyły ceny, bo to już się skończyły czasy, gdzie to premier regulował i aż drżę, gdyby rzeczywiście to było, wróciło to, co mówił tutaj pan poseł, że to rząd ma ustalać ceny konsumpcyjne. I druga rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest obraz tchórzostwa, braku odpowiedzialności, obniżenie podatków na koniec kadencji. Zrobił to PiS, jak się kończyła kadencja, żeby się przypodobać po prostu wyborcom. I to jest dokładnie to samo, co zrobił AWS słynnym 203. Zostawił następcom. Po nas byle potop. Obniżyli podatki, bo notowania były słabe. I teraz chcę wyraźnie powiedzieć, że my ten 1% VAT-u podnieśliśmy tylko w odpowiedzialny sposób za całość państwa. Ale utrzymaliśmy to, co gestem spekulacyjnym, spektakularnym zrobił na sam koniec kadencji PiS, bo to było od początku do końca i wszyscy o tym wiedzą w naszym programie. Obniżanie podatków, faktem jest, że to było na koniec ich kadencji, ale stwierdzam, że to był obraz nieodpowiedzialności, a raczej przypodobania się takiego nieodpowiedzialnego wyborcom. Po raz pierwszy słyszę, że obniżka podatków jest nieodpowiedzialna, a podwyżka jest odpowiedzialna. Naprawdę, panie pośle, no niestety nie zrealizowaliście żadnej swojej obietnicy i teraz atakujecie nas, że myśmy obniżyli podatki. No, po prostu jest to śmieszne. Dobrze, teraz... Jedno słowo, no bo nie wiem, czy państwo usłyszeli atak na to, że ja, że rząd PiS-u obniżył podatki. Ja chwalę to, bo myśmy utrzymali właśnie ten zapis. Czyli tutaj to, że akurat na koniec rzucili, powiedzmy, coś dla ludzi, a myśmy to utrzymali jako realizację naszego programu politycznego. I panie pośle, no przeinacza pan moje słowa.
Może przejdziemy do następnych pytań, bo jest pewna dysproporcja, to znaczy liderzy wiodących partii wzięli się za łby, prawda? A liderzy dwóch pozostałych, które oczywiście mogą być języczkiem uwagi, prawda, nie mają takiej szansy wypowiedzenia się. Więc ja mam właśnie pytanie do pana przewodniczącego Kazimierza Sasa. Więc, panie pośle, nasz region ma opinię bardzo takiego konserwatywnego i religijnego. Pan z kolei ma opinię najbardziej pobożnego działacza na lewicowej socjaldemokracji. Chciałem się prosić pana o ustosunkowanie się do takich sztandarowych haseł lewicy. Wczoraj nawet słuchałem pana Napieralskiego w telewizji na ten temat się wypowiadał. Czy popiera pan postulaty lewicy? Po pierwsze, wyprowadzenia religii ze szkół. Po drugie, opodatkowania kościoła. I po trzecie, równouprawnienia, nazwijmy to, związków jednopłciowych. Proszę o jednoznaczną, jasną wypowiedź. Kolego redaktorze Henryku, znany przyjacielu Sasa. Definicję pobożności trzeba by sformułować, bo ona różnie brzmi. Ja nie ukrywam, że jestem katolikiem, ale też jestem człowiekiem zdystansowanym do tego wszystkiego, co się dzieje w politycznie na ziemi sądeckiej i nie tylko w naszym okręgu. Gdy widzę polityków na mszach świętych, szczególnie jak są biskupi w pierwszych ławkach, chętnie jeszcze do komunii idą, to jest dużo obłudy. Ja oczywiście nie przesądzam o religijności, aktywności polityków, każdy ma prawo, tylko dość tego wykorzystywania ambony i kościoła. Niedawno, dwa dni temu, jedna z gazet napisała, jak trzeba głosować w najbliższych wyborach. Oczywiście przeciwko Platformie, nawet o SLD już nie mówią, tylko przeciwko Platformie. Więc to pokazuje, skąd u Sasa jest taki dystans. Ja nigdy do hierarchów kościelnych sądeckich nie miałem ani złego stosunku, ani nie zabiegałem o poparcie. I to samo będzie do końca życia mego politycznego. I bardzo bym prosił wszystkich innych polityków, aby tak się zachowali. Po to jest konstytucja, po to jest rozdział państwa od kościoła, po to jest konkordat, żeby respektować te sprawy. Natomiast w sprawach konkretnych, Henryku, po pierwsze, wyprowadzenie religii ze szkół nie jest prostą sprawą. Tu w programie Polska Bezowa jest napisane dokładnie tak, nie czytałeś pewnie. Rozpocząć dyskusję na temat wyprowadzenia religii ze szkół. Wczoraj słuchałem przewodniczącego Napieralskiego dokładnie. Może nie do końca. Chyba, że poszedł krok dalej niż jeszcze, jak powiesz z przykładu własnego. W mojej szkole w elektryku, nie powiem nazwiska nauczyciela fizyki, sam mi mówił, bardzo żarliwy katolik, jak to się dzieje, że w religii w szkole jest 2 godziny, a fizyki jest 1 godzina. Więc to jest namysł nad aktualnym kształceniem młodego Polaka. Nie mam nic przeciwko religii, tylko proporcje i miejsce. Druga rzecz. Mówisz, Henryk, na temat relacji związanych z tymi mniejszościami seksualnymi itd. Ja nigdy nie zaakceptuję małżeństw jednopłciowych, w sensie jeszcze adopcji dzieci. Nigdy. Ja, Kazimierz Sas, to nie przyjmuję z powodów nawet estetycznych. Natomiast są związki partnerskie. Są, kolego, dzisiaj się mówi 20% ludzi żyje w wolnych związkach, nazywanych różnie. I w tych związkach nie ma uregulowań prawnych dotyczących podatków, spadków, testamentów i tak dalej. O to chodzi. I mówienie dzisiaj o tym, że lewica brnie w jakiś ślepy zaułek o nieobyczajności jest błędem. My chcemy państwa europejskiego, bo takim jesteśmy, ale nowoczesnego, gdzie są właściwe relacje i nie są one zaburzane niewłaściwymi relacjami państwo-kościół. A w sprawach obyczajowych i tych, o których mówiłem, jedynie Sojusz Lewicy Demokratycznej umie mówić o tym publicznie. Oczywiście my się nie zgadzamy z niektórymi postulatami homoseksualnymi czy lesbijskimi, jeśli chodzi o jakieś tam konkrety. Nie, nie. Natomiast ci ludzie mają prawo żyć pod wspólnym niebem, pod tytułem Polska, nad Wisłą i Odrą. I mają prawo mieć również relacje. A potem moje zdanie jest takie. Każdy, kto próbuje zaglądać komuś do życia prywatnego, narusza jego estymę, na jego mir małżeński. Natomiast wiele spraw jest takich, jak rozmawia się z ludźmi. Panie pośle, bardzo dobrze, że o tym robicie, tylko jeszcze lękliwość publiczna, żeby o tym mówić. Są takie sfery u nas, tak zwana poprawność polityczna, nie wypada to powiedzieć, bo podpadniesz proboszczowi. To się niestety dzieje. Ja obserwowałem wiele rzeczy, jak byłem posłem i w Radzie Miasta.
Co innego się mówi na korytarzu i na boku, ale co innego w formule oficjalnej. Oczywiście formuła oficjalna wymaga pewnej powściągliwości, pewnej kultury języka, pewnego namysłu, pewnego nieprzekraczania granic. To ważna sprawa. Ale w tych rzeczach, o których tu mówimy, jedynie Sojusz Lewicy Demokratycznej ma odwagę o tym mówić publicznie i próbuje niektóre sprawy przełożyć na język faktów, na język prawdy. Oczywiście jest to rzecz niezwykle skomplikowana, bo kiedy byliśmy w koalicji z kolegą Dudką, z Polskim Stronnictwem Ludowym, to zawsze był PZL mówił tak, my w sprawach tych związanych z teizmem, z Bogiem, z absolutem mamy oddzielne zdanie i tu zawsze było zdanie odrębne, nigdy nie pisaliśmy wspólnego programu koalicyjnego. Dziękuję bardzo. Ponieważ mi wywołano, wykorzystam to bardzo. Otóż w Polskim Stronnictwie Ludowym wszelkie sprawy światopoglądowe nie są nigdy objęte dyscypliną. Tutaj u nas w Polskim Stronnictwie Ludowym każdy poseł głosuje tak, jak uważa i natomiast niestety w pozostałych klubach bywają dyscypliny i czasami ludzie o różnych poglądach muszą się dostosowywać do swoich klubów. Pytanie do pana posła Dudki. Wczoraj, jak wiadomo, pan premier ruszył w trasę. Poza pytaniami, jak żyć, panie premierze, było też kilka pytań związanych z KRUS-em. Panie pośle, czy ten temat wróci po ewentualnej ponownej koalicji PSL-PO i czy KRUS powinien działać w takiej formie, jak działa teraz? Tak długo, jak długo Polskie Stronnictwo Ludowe będzie w Sejmie, tak długo będą dopłaty rolnicze, tak długo będzie KRUS. Otóż KRUS jest najprostszą, najtańszym systemem emerytalnym, który w rzeczywistości nie kosztuje państwo wcale tak dużo. Nawet Polskie Stronnictwo Ludowe ma zamiar po wyborach zgłosić propozycję uproszczonego systemu ubezpieczeniowego dla drobnych przedsiębiorców po to, żeby zlikwidować czy obniżyć ilość szarej strefy i dać możliwość ludziom funkcjonowania na podobnym systemie jak KRUS, również działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Czy mogę oczywiście dłużej mówić, że jest znowu czas, że korzystam. Ja wykorzystam czas posła Dudki. Zwróćcie państwo uwagę, Platforma i PSL mówi, wszystko po wyborach. Po wyborach zrobimy to, zrobimy tamto, Grabarczyk zrobi. Panowie, wyście 4 lata rządzili. Nie obiecujcie gruszek na wierzbie. Myśmy przez 2 lata zrobili to, o czym powiedziałem. Ja chcę powiedzieć w ten sposób, że jeśli chodzi o kwestię KRUS-u, to powiem w ten sposób. Jeśli chodzi o kwestię KRUS-u, to powiem w ten sposób. Uważam, że dopóki polscy rolnicy nie będą konkurencyjni w Unii Europejskiej, dopóki będą mieć znacznie mniejsze dopłaty niż rolnicy z innych krajów Europy Zachodniej, dopóty nie można traktować rolników jak przedsiębiorców i obłożyć ich takimi stawkami jak zwykłych przedsiębiorców. Dlatego, że wielu z nich prowadzi gospodarstwa o bardzo minimalnej dochodowości. Dlatego uważam, że przede wszystkim trzeba wywalczyć wyższe dopłaty dla rolników polskich. Pytanie do posła Czerwińskiego. Jak realne są te świetliki, które tak padły w kampanii wyborczej po orlikach, które rzeczywiście jakoś sprawdziły, to rzeczywiście jest dobry pomysł. Natomiast te świetliki tak budzą taki niepokój, że to jest po prostu kiełbasa wyborcza i że tutaj jest taki rzucony ad hoc pomysł. Jak to pan widzi na przykład w realizacji tutaj na Sądecczyźnie? Czy w ogóle pan analizował sytuację, czy to w ogóle jest tutaj potrzebne i na jakiej skali? Jak by to miało wyglądać? Ja mam przed sobą program wyborczy, jak widać wcale nie cienki, nie chcę go porównywać na grubość z PiS-em, ale konkretnie odpowiadając na pytanie pana redaktora, więc świetliki będą tak samo zrobione jak orliki i tak zwane schetynówki. Bardzo miło jest jeździć po terenie, zwłaszcza wśród samorządów i słuchać podziękowania, trafiliście w dziesiątkę z orlikami. Jeździmy ci, kto w miarę jakoś tam zdrowego ducha i ciało mają i to czasem pograją, skorzystają z tych obiektów. Tam jest ciężko się wbić na godzinę, na dwie, bo ciągle są zajęte. Mechanizm jest dokładnie ten sam. Tylko zwróćcie państwo uwagę i panie redaktorze, jeśli pan pozwoli, że w tej chwili, czy do tej pory realizowano kluczowe, duże inwestycje kulturalne, takie jak na przykład w Nowym Sączu, galerie Sokół i tak dalej. A zapominano o tym, że kiedyś domy kultury na wsi to były kreujące życie kulturalne. Tam się dokształcała ta sfera nadbudowy,
odbudowy. I teraz przyszedł czas właśnie taki, żeby zejść już z tych twardych, infrastrukturalnych wyłącznie projektów na te, które zagospodarują i wykształcą ducha patriotyzmu, nauczą życia publicznego i tak dalej. Czyli jest to już oferta o krok dalej naszego rządu, wsparta tak, jak powinna być. Nie ktoś przyniesie w prezencie, tylko jest to zaproszenie do wspólnego inwestowania w tę nadbudowę. I panie redaktorze, oprócz świetlików wiemy, że tam są jeszcze na tej samej zasadzie proponowane tak zwane centra szkoleniowe, gdzie w laboratoriach w dobrym wyposażeniu będą młodzi ludzie w szkołach mogli naprawdę poznawać najwęższe techniki wiedzy, astronomii, fizyki, doświadczeń i tak dalej. Czy te dwa projekty związane ściśle z edukacją, z kulturą będą zrealizowane tak samo jak Orliki i Schetynówki? Dobrze, teraz ja mam pytanie do pana posła Mularczyka. To jest, więc pytanie brzmi tak, z kim PiS zamierzał tworzyć koalicję po ewentualnym zwycięstwie wyborczym? Czy istnieje w Polsce partia, z którą Prawo i Sprawiedliwość mogłoby wspólnie rządzić? I teraz pytanie takie pomocnicze, ale wiążące się z tym pierwszym. Czy prezes Kaczyński przygotował dla pana jakąś tekę ministerialną? W jakim resorcie by się pan widział? Proszę nam zdradzić, bo przecież pana ambicje sięgają chyba wyżej niż ławy sejmowe. Dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze za takie pytania. Powiem w ten sposób. Na pewno trzeba te wybory wygrać. Uważam, że Prawo i Sprawiedliwość ma duże szanse te wybory wygrać, dlatego że ocena 4 lat rządów Platformy jest, myślę, bardzo krytyczna, ale też myślę, że do wielu osób dotarło, że zostało oszukanych przez propagandę medialną dominujących w Polsce mediów o tym, jaki jest prawdziwy wizerunek Prawa i Sprawiedliwości i prezesa Kaczyńskiego. Co do potencjalnej koalicji, będzie wszystko zależało od tego, czy być może wejdą inne partie do parlamentu, czy nie wejdą inne partie, od tego, jaki będzie wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego, od tego, jaki będzie wynik Prawa i Sprawiedliwości. Ja głęboko wierzę, że my te wybory wygramy i że będziemy mieli możliwość stworzenia rządu. Jeśli chodzi o moje ambicje, ja jestem już 6 lat wiceszefem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i myślę, że w tej komisji dobrze wypełniam swój mandat. Pracowałem też w takiej dosyć głośnej medialnej komisji śledczej do spraw nacisków, gdzie dosyć dobrze poznałem funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości. Zresztą wcześniej jako adwokat też przecież znałem, jak funkcjonują polskie sądy, prokuratura, obsługa prawna. Także widzę tutaj raczej w tym kierunku swoje pole realizacji jakby dalszych aspiracji politycznych, ale oczywiście to wszystko od tego, jakie będzie moje miejsce, gdzie będę, będzie zależało od wyniku naszej partii i od decyzji władz partii. Bardzo dziękujemy. Pan poseł Mularczyk skończył przed czasem, więc może komuś oddać. To... Wiem, to będzie od tego, jaka jest koalicja, będzie zależało od tego, jaki wynik osiągnie Prawo i Sprawiedliwość, myślę, i Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękujemy bardzo. Teraz przechodzimy do tury trzeciej, kiedy kandydaci mogą sobie nawzajem zadawać pytania i udzielać odpowiedzi. Proszę bardzo. Ja powtórzę pytanie pana redaktora Szewczyka do pana posła Mularczyka. Z kim państwo macie zamiar zawrzeć koalicję? Bo po oświadczeniach posła Hoffmana, poparciu tego przez panią Beatę Kempę, panią poseł Beatę Kempę i zachowaniu pana Jarosława Kaczyńskiego, nie bardzo sobie wyobrażam, żeby te, jak to, zbaranieli, poszli do koalicji z PiS-em. Naprawdę, zdziczeli. W moim przekonaniu dzisiaj PiS absolutnie nie ma zdolności koalicyjnej z nikim i właściwie głosowanie na PiS dzisiaj nie ma sensu. Drodzy Państwo, mamy taką sytuację w naszym kraju, że mamy Prawo i Sprawiedliwość po jednej stronie, a po drugiej reszta świata, koalicjanci w takich czy innych konfiguracjach. I tak to wygląda. Albo wybieramy pewną wizję pracy, funkcjonowania naszego państwa, jaką my proponujemy, albo ci, czyj oto tu panowie, czy ich szefowie w zasadzie.
Ja jestem jednak głęboko przekonany, że deklaracje Bronka, przepraszam, ale rzecz to powiem, ale są funta kłaków warte, bo decyzje nie ty podejmiesz, tylko twój szef, Waldemar Pawlak, a jak wszyscy wiemy, no PSL jest taką partią bardzo pragmatyczną, po prostu oni ze wszystkimi, z SLD, z Platformą. Dzięki tej pragmatyce nie weszliśmy to wcześniej do koalicji z PiS-em. Tak więc pożyjemy, zobaczymy. Wszystko, drodzy Państwo, zależy po prostu od wyników, które osiągną wszystkie grupowania parlamentarne. Jak powiedziałem wcześniej, ja głęboko wierzę, że nawet jeśli w tej kadencji myślę, że wygramy te wybory, ale proszę zwrócić uwagę, jak w jaki sposób medialnie się z nami walczy. Najpierw mówię tak, PiS nie ma poparcia w społeczeństwie, tak? PiS ma niskie poparcie. Potem gdy okazuje się, że sondaże wzrastają, że okazuje się, że już mamy to poparcie prawie, że takie same jak Platforma, może nawet wyższe, mówię, PiS nie ma zdolności koalicyjnej. Drodzy Państwo, no jesteśmy przedmiotem po prostu pewnej określonej propagandy, której celem po prostu jest zniechęcenie wyborców do głosowania na tą czy inną partię, ale ja głęboko zachęcam do oddania głosu na Prawo i Sprawiedliwość. I na pewno ten głos nie będzie głosem zmarnowanym. Czy może ja też zadam pytanie, ale krótki wstęp, ponieważ tak przypina pan poseł Mularczyk trochę mojemu szanownemu przedmówcy i koalicjantowi Bronisławowi Dudce o tym, że to nie on, ale szef będzie głosował, ale nie ma chyba innej takiej partii, jak głos szefa dominuje wszystkich, jak Prawo i Sprawiedliwość. O tym chyba już wszyscy wiemy i pewnie też i pan Mularczyk niedługo pewnie się dowie. Ale konkretnie, mamy w tej chwili dobre wieści, bo wczoraj ZUS zakomunikował, że wzrost gospodarczy jest rzędu 8,1% roku do roku i wzrost gospodarczy. Ma pan rację, tak jest. Wzrost produktu przemysłowego i sprzedaż jako konsumpcja 4,8 miesiąc do miesiąca. Czyli jest to jakby rekomendacja tego, że decyzje podejmowane przez wspólną koalicję PSL i Platforma no, dają owoce, przynosi pewien plon. Ale mamy też pewne rzeczy, które za chwilę zaprocentują również i nowemu Sączowi i Sądecczyźnie, jeśli chodzi o zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Jest to bezsprzecznie najczulszy moment tutaj temat dla naszych mieszkańców. Mamy przygotowany projekt ochrony Górnej Wisły, który zaraz zadam pytanie. Ten projekt jest wieloletni, sześcioletni, oparty o budżet, który opiewa na 13,6 miliarda złotych. Teraz w projekcie budżetu będzie zawarty ten projekt wieloletni i chciałem zapytać ciebie, kolego Arku, czy poprzesz ten budżet, czy będziesz głosował za nim, bo tam znajdą się pieniądze od lat oczekiwane na zabezpieczenie przeciwpowodziowe również naszego terenu. Pytanie jest oczywiste. Oczywiście, że będę głosował za takimi rozwiązaniami, które są korzystne dla naszego regionu, dla tych ludzi, którzy zostali poszkodowani przez powódź i osuwiska. Natomiast ja do ciebie jakby odbiję ci tutaj to pytanie. Dlaczego te środki nie poszły przed powodzią? Dlaczego te wały nie są remontowane przed powodzią, tylko po powodzi? Więc jakby to jest pytanie retoryczne. I teraz ja mam z kolei pytanie dla ciebie, Andrzeju. Tak się składa, że dla Nowego Sącza i Sądecczyzny największym problemem jest obwodnica północna. I myślę, że to powinien być najważniejszy temat dla wszystkich posłów do rozwiązania. Ja jako poseł opozycyjny nie mogłem tutaj przywieźć ministra, bo pan minister Grabarczyk nie przyjechał na moje zaproszenie. Ale jak to będzie minister infrastruktury z PiS-u, to może przyjedzie od razu po wyborach. To zapewniam. Więc robiłem co mogłem. Składałem zapytania, interpelacje, alarmowałem media, ale też przekonałem mój klub do złożenia poprawek. I złożyłem takie 3 poprawki o przyznanie 80 milionów, 40 milionów na wydatkowanie tych środków na obwodnicę północną. I to były poprawki, które zgłosił mój klub i były głosowane w głosowaniach budżetowych. Jak, Andrzeju, wytłumaczysz sądeczanom, że ty jako były prezydent Nowego Sącza, poseł 3 kadencji Nowego Sącza, głosowałeś przeciwko przyznaniu tych środków
jeśli nawet twój koalicjant, poseł Dudka, był za, jak to wytłumaczysz sądeczanom? I teraz, czy sądeczanie uwierzą ci po raz kolejny, że ty, będąc w kolejnym Sejmie, będziesz zabiegał o te inwestycje, co do których byłeś przeciwny, będąc w Sejmie? A to i to też... Odpowiedź na twoje pytanie jest bardzo prosta. Bo proszę zwróćcie...